urodziłem się i wychowałem w domu pełnym zacności. Ze wzruszeniem wybiegam myślą ku tobie, dzieciństwo moje. Widzę ojca mego, pięknego mężczyznę, o twarzy, w której wszystko, spojrzenie, rysy, włosy składały się na wyraz doskonałej, szlachetnej rasy. Widzę i ciebie, matko, zawsze skupioną, zawsze modlącą się, zawsze w swojej nieposzlakowanej czerni. Widzę i siebie, małe, myślące chłopie, i płakać mi się chce z powodu zburzonych nadziei. Jedyną być może skazą naszego rodzinnego życia było, iż ojciec nienawidził matki. Nienawidził? Źle powiedziałem. Nie znosił raczej. A dlaczego? Nigdy nie umiałem odpowiedzieć. Wprędce zauważyłem, że ojciec unikał jak ognia dotknięcia matki. Więcej nawet. Mówiąc, patrzył najczęściej w bok lub oglądał paznokcie. Niekiedy zaś patrzył na nią z ukosa z wyrazem bezmiernego obrzydzenia. Było to dla mnie nie do pojęcia, gdyż ja nie czułem do matki żadnej agresji. Owszem, choć tyła nadmiernie rozlewała się na wszystkie strony, lubiłem przytulić jej i skłonić główkę na jej kolana. Jak jednak w tych warunkach wyjaśnić fakt mego istnienia? Skąd wziąłem się na świecie? Sądzę, że stworzony zostałem przemocą, z zaciśniętymi zębami, wbrew naturalnym odruchom. Słowem, przypuszczam, że ojciec mój czas jakiś w imię małżeńskiego obowiązku heroicznie zmagał się ze wstrętem. Honor bowiem swojej męskości stawiał ponad wszystko. I że owocem tego heroizmu byłem ja, małe dziecię, po tym nadludzkim. A według wszelkiego prawdopodobieństwa jednorazowym wysiłku. Odraza jego wybuchała z żywiołową siłą. Kiedyś podsłuchałem, jak ojciec krzyczał na matkę, wyłamując palce ze stawu. Łysiejesz. Niedługo będziesz łysa jak kolano. Kobieta łysa, no czy ty wiesz, co to dla mnie jest? Łysa kobieta. Kobieca łysina. Peruka. Nie, no ja tego nie zniosę. Jaka ty jesteś okropna. Ty nie możesz wiedzieć, jaka jesteś okropna. Łysina zresztą to szczegół. No również. Ten lub ów szczegół może być okropny, ale ty jesteś okropna w całości. Przepojona uchylą od stóp do głowy. Ty jesteś samą ochydą. Ach, żeby choć jedno miejsce na tobie było pozbawione tego pierwiastka ochydy, przysięgam. Skoncentrowałbym na nim wszystkie swe uczucia, które zaprzysięgłem ci przed ołtarzem. Boże, Boże! Było to dla mnie niepojęte. W czymże gorsza była łysina matki od łysiny ojca? A zęby matki były nawet lepsze. Był tam jeden kieł ze złotą plombą. I dlaczego matka ze swej strony nie tylko nie brzydziła się ojcem, lecz przeciwnie, lubiła gładzić go przy gościach, bo tylko wtedy się nie wzdrygał. Świątobliwość matki nie miała sobie równych. Nie była to już żarliwość, lecz żarłoczność. Żarłoczność postu, modlitwy i dobrych uczynków. Grzech! Ochyda! Pójdź, Pawle, do matki swojej. Módl się, biedne dziecko, za przyszłego potwora twego ojca. Módl ci się i wy za duszę, za przewodem diabłu. Raz do czwartej i piątej rano śpiewaliśmy litanie za jej przewodem, póki nie pojawił się ojciec. Jazda, spać! Do łóżka. To mój syn! Módl on mój! Rozpustnik brudnego postępki! Pamiętaj, nie tolerować, nie tolerować! Kto nawet od grzechu nie krzyczy ze wstrętu, ten niech kamień łyński sobie przywiąże do szyi! Nie dość pogardać, nienawidzić! Przysięgam, a teraz się brzydzi! On się mną brzydzi! A ja nim two też się brzydzę! Nadejdzie dzień sądu, na tamtym świecie zobaczymy, kto z nas lepszy! Nadejdzie dzień, że ojciec swój wyjął się w lękach potwornych, będzie błagać mnie siedzącą po prawicy Jehowy. To znaczy, chciałam widzieć Pana Boga, abym zwilżony palec dała mu do polecenia. Zobaczymy, czy się będzie wtedy brzydził. Wierz mi, moja droga, to nie takt z twojej strony. I kiedy cię widzę przed ołtarzem, z twoim nosem i uszyma i z twymi wargami, jestem pewien, że Chrystus czuje się nieswojo.
nie zabraniam ci naturalnie prawa do pobożności. Z punktu widzenia religijnego. Piękna to rzecz, neofitka. A jednak, trudno i dar, natury przebłagać się nie da. I przypomnij sobie, przypomnij sobie to francuskie przysłowie. Dieu pardonnera, les hommes oublieront, mais les ne restera. Bóg wybaczy. Ludzie zapomną, a nos zostanie. A ja wzrastałem. Czasem ojciec brał mnie na kolana i długo z niepokojem badał moje oblicze. Nos, jak dotąd mój, chwała Bogu. Ale w oczach i w uszach biedne dziecię. Okropnie cierpieć będzie, gdy dojdzie do świadomości. Nie zdziwiłbym się, gdyby wówczas dokonało się w nim coś w rodzaju wewnętrznego pogromu. Boże, Boże. Wskazówki zegara natury były nieubłagane i stanowcze. Pawle, czas najwyższy, drogie dziecko. No co ludzie powiedzą? Jeśli nie chcesz być malarzem, bądź przynajmniej kobieciarzem. Lub koniarzem. Ale niech będzie wiadomo! No, niech będzie wiadomo! Gdy ostatnie zęby mądrości mi wyrosły, należało sądzić. Rozwój został dokonany. Nadszedł czas nieuniknionego mordu. Mężczyzna winien zabić nieutulone w żalu chłopie, wyprunąć jak motyl, przeczesać się, uporządkować, wejść w życie społeczne ludzi dojrzałych. Pomyślałem, że tylko miłość uczyni mnie naprawdę dorosłym. Ale moje poczynania w tej materii były żałosne. Pomoc przyszła z najmniej oczekiwanej strony. Patrz! Tam się kręcą jakieś dzierlatki. Dalej, jazda! Chodźmy pełnić, co do nas należy. A co? Co do nas należy? O czym myślisz? Jak to co? Funkcjonować! 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 Nic tylko funkcjonować w błogim rozradowaniu. Jesteś młody? Jesteś mężczyzna? Jesteś młodym mężczyzną! Funkcjonuj więc jako młody mężczyzna! Dostarczaj roboty klechom, aby i oni mogli funkcjonować! To kwestia podziału pracy! O! Oto nadchodzi jakaś bardzo elegancka i wabiąca dama. Mamy złe nogi. Tato! Wciąż tak samo i w kółko! No bo co by sobie o nas pomyślała? Ale ja nie chcę. Nie chcesz? Nie. Odmawiasz? Czyż nie doznajesz błogobeztroskiego zadowolenia, kiedy słodkie usteczka szepczą tak? Owszem, naturalnie. Wiosenka! Po kościach chodzi, co? Ciągnie na łąki i lasy. Polak zawsze był, jak to mówią, Wisus i rogata dusza. Na jednym miejscu nie usiedzi. Dlatego też Dunki, Szwedki, Niemki, Francuzki wprost przepadają za nami. Lecz my wolimy Polki, bo ich uroda sławna na świat cały. Najlepsze są panienki z bardzo dobrych domów, bo przecież komu jak komu, lecz im rodzice ufać chcą. Najlepsze są panienki z bardzo dobrych domów, sam przy okazji z nimi pomógł, a łatwo zauważyć, że tak miłe są i ułożone niesłychanie. To właśnie to, co im zyskuje zaufanie. Ten urok im każdego by przekonał, bo zasłużona jest opinia, że najlepsze są panienki z bardzo dobrych domów. Więc gdyby o to ci szło, ty o tym wiedz, że one najlepsze, one najlepsze, one najlepsze. Tak, ale w czym
Naiwny jesteś. Miłość. Czarowny, niepojęty bezsens. Uszczypnąć. Uszczknąć. Złapać w objęcia. Ileż w tym się mieści. Widzisz tę mutkę? Widzisz, ma dziecko tego młodzieńca? Tak, mamo. Ale już uśmiechnij się, uśmiechnij, moja droga, no. Wczoraj nie miałaś powodzenia. Dzisiaj nie miałaś powodzenia. Ale jutro! Jutro też nie będziesz miała. No dlaczego, dlaczego ty jesteś tak mało ponętna? A nikt na ciebie spojrzeć nie chce. Wydałam wszystkie zaoszczędzone grosze, no wstawiłam ci te suknie, nie możesz mieć do mnie pretensji. Dasz mi tylko na śmieszność. Nie zgadzam. A dlaczego wczoraj na zabawę nie ruszyłaś nogą? Dlaczego nikt się tobą nie zainteresuje? Czy myślisz, że to wam nieprzyjemne? Nie wiem, mam. To samo tak jakoś. A dlaczego ty nie idziesz na nartach? Dlaczego nie chcesz otyczce? Inne panienki skaczą. A może ty jakaś niedomowa organiczna? Krew jest we mnie zaleniwa. No to trzeba się ożywić. Gdybyś tak się ożywiła. Krew zaczął się płynąć. Gdyby krew zaczął się płynąć, to byś się ożywiła. Zostawiam cię teraz tutaj. Bez kawalera. Nie wracaj na podwieczorek. No idź, no. Kiedy ja nie wiem. Idź, bo jak cię palnę. Tylko matce nic. Pawem jestem. Alicja. Chciewica. Dziewica, nic sztuczniejszego na widze młodych dziewcząt i wyszukane porównania, jakie tworzy się przy tej okazji. Usta jak wiśnie. Piersi, różyczki. O, gdybyś wystarczyło kupić trochę owoców i kwiatów. I gdyby usta rzeczywiście miały smak dojrzałej wiśni, któż miałby odwagę się kochać? Kogo skusiłby karmelek? No dosłownie słodki pocałunek. Ale dosyć. Cyt. Tajemnica, tabu. Nie mówmy więcej o ustach. Łokieć Alicji. Widziany przez pryzmat uczucia? Był to raz biały, gładki, dziewiczy szpic. Wpływający w cieplejsze tonie ramienie. To znowu przy biernie opuszczonej ręce. Okrągły, słodki dołek. Cichy zakątek. Boczna kaplica jej ciała. Poza tym Alicja była podobna do każdej innej córki emerytowanego majora. Wychowywanej przez troskliwą matkę w podmiejskim kotarzu. Życia dorastających dziewcząt nie da się porównać ani z życiem inżyniera, czy też adwokata. Ani też z życiem gospodyni. Żony i matki. Weźmy chociażby tęsknotę i szmer krwi nieustający jak tykanie zegara. Gdzieś już wypowiedziano tę myśl. Że nie ma nic dziwniejszego nad... Być ponętnym. Alicja! Alicja! Alu! Aluniu! Ala, to ja z tej cholery! Ja! Gdzie? Czego? Wpuść mnie! Po co? Nie wiesz, przecież sama chcesz, no wpuść mnie! Ala, to wieczory, Alicjo! Tak, mamo! Czasu. Gdy się na 16 lat trzeba myśleć o tym.
co on też nie wie, żeby potem nie było z tym źle. Oto nudno, kółko wciąż, tylko jeden, tylko mąż. Bardzo miło mieć męża, lecz ach, to jest już mus. A ja chcę tak naprawdę raz zakochać się na dłuższy czas i chodzić po rękę nocą wśród drzew, pójść do Gryfinku na kino i śpiew i tańczyć. Tańczyć i lekko na ucho, króle szeptać mu. Mein lieber Schatz. A jak dobrze do tej pracy wracam. Mamo, ale dlaczego mężczyźni chodzą w spodniach? No bo przecież im mamy nogi. A dlaczego mężczyźni mają krótkie włosy? Czy mężczyźni strzygą się dlatego, że muszą, czy dlatego, że chcą? Nie byłoby im do twarzy zgubili. Ale dlaczego mężczyźni chcą, żeby im było do twarzy? Dlaczego? A dlaczego ty fryzujesz sobie loczki? Żeby świat był piękniejszy i żeby słonko nie żało oczu. A co to za młodzień jest? Czy to twój kolega, Alicjo? No tak, to był mój kolega. Na co młodzień tu robi, bo co młodzień tutaj leży? Ja właśnie tego... Przycisnęło mnie, zaszedłem do ogródka, a panna Alicja wyjrzała oknem, więc symulowałem, że z wizytą przyszedłem i że... No, pani rozumie, w tak drastycznym położeniu, no kwi pro quo, kwi pro quo. Wy, młodzi, dzisiejsze pokolenie, jak zobaczycie starszych, ze sobą zaraz jesteście pojmieni. Brak szacunku, brak kultu przeszłości. Dancing, kajak, Ameryka. Instynkt chwili, carpe diem. Wy, młodzi. No ale mnie to przecież nie przeszkadza. Ja to popieram. No właśnie. Nowi i nogi. Nogi wam w głowie. Syndrom nowego, zamerykanizowanego pokolenia. Wyjdzie nogi niż ręce. Dla was nogi najważniejsze. Łydki, łydki, łydki. Kultura to niczym tylko fonty, łydki, łydki, łydki. No, no tak, łydki są niczego sobie, ale duch też i literatura, historia. Oj, widzę, że chłopiec staromodny. Ale troszeczkę pozuje. Ala wyjątkowo wrażliwa na punkcie naturalności i lojalności. Ile 17. 17 skończę w kwietniu. On wygląda na dwie poważnie. Troszeczkę może nam pasuje na dorosłego. Ale serce złote. Ale co mi tam o serce? Kiedy to? Ja nie lubię. Nie lubię, nie cierpię. Młody starzec. Zdazowany. No i pewnie nie wyskortowany. Niech pan spojrzy na mnie na litki. Szczera. Swobodna, naturalna! Tak, proszę pani, tak. No i rzeczywiście, chorobliwie zmanierowany. Ciągle przybiera jakieś pozy. Z mym babą szła Alice. O, mama, on nas podsłuchuje. Ja? Skądże? Patrzę jeno w twoje oczka. Oczka! Ja i moja córce nie mamy oczek, tylko oczy. Mamy oczy, oczy, oczy. Oczy, oczy? Tak. Z oczami dziecko. Przeszy, tak padę, przeszy! Ołowie! Co panu? Kupnęła mnie! No proszę, my tu sobie gadamy, ona tak panu koło. Dopiero dzikość, śmiałość, kupę! Krew się nie obudziła. Ale to przecież nic strasznego. Na froncie mi takie rzeczy się działy. Nieraz bywałam kopana przez prostych żołnierzy. A, cóż pana powiedział Norwid? Co to Norwid? Nigdy nie słyszałaś o Norwidzie? No, cóż tam za Norwid, biedak ma przy duchu. Ideał sięgnął bruku. Ale pan wrażliwy, życie pozuje. Więcej życia, więcej naturalności. Niech pan spojrzy na mnie i na Licję. A to już mówiłam. Tak. No dobrze. Dobrze, to sobie razem.
Myślę, że się na sesji Komitetu do Spraw Zwalczania Nieeuropejskiej planuje, że dla żebrania dziecięcej w stolicy. Trzeba pracować, jak to robić. Bo mi pasja. Nie pracować, nie pozwolić. Spotkamy się jutro po południu. Chciałbym, żebyś poznała moich rodziców. Nie wiem, Pawle. Muszę to sobie przemyśleć. Do jutra. Jeśli Paweł pokochał Alicję, to dlatego, iż łokieć, rączki, nóżki bardziej były dziewicze, niż to się zazwyczaj spotyka. Może z natury. A może skutkiem troskliwej pieczy rodziców. I że wydała mu się dziewiczością samą. O czym marzy dziewczyna, gdy dorasta zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej i czego jej w życiu brak? Dziewica. Myślał. Ona nic nie rozumie. Bocian. Nie, to chyba to zbyt piękne, by o tym myśleć. Chyba, że na kolanach. Ona pewnie sądzi, że także małe, gotowe cielęta przynosi bocia. Cicho! Jak jej nie kochać? Jak nie wielbić stwórcy? Osanna! Osanna, aleluja! Cicho, gapo! Niepojęte, jakże cudowna jest natura ludzka, że coś takiego jak dziewictwo dopuszczalne jest na tym łez-padole. Dziewictwo, a zatem? Osobna kategoria istot zamkniętych, izolowanych, nieświadomych, odizolowanych cieniutką ścianką. Drżą w swoim czupaniu, oddychają głęboko, ocierają się, odrębne od tego, co je otacza. Zamknięte na klucz przed sprośnością. Zapieczętowane. Oszałamiające połączenie fizyki i metafizyki. Abstraktu. I konkretu. Z drobnego, czysto cielesnego szczegółu wybywa całe morze idealizmu i cudów, rażąco sprzecznych ze smutną naszą rzeczywistością. Jedząc pieczę cielęcą, nie wie o niczym, nie domyśla się niczego, je niewinnie. I tak samo w każdej rzeczy, od rana do wieczora. Kiedyś, zamiast pająk, powiedziała... Pajączek zjada muszki. O cudzie! Niewinna i w salonie, i w jadalni, i w panieńskim pokoiku. Zabiała ofiarę. I w klozecie! Cicho! W klozecie! Nie! Straszna myśl! Ona w ogóle tego nie robi! Ona w ogóle tego nie zna! Inaczej nie byłoby Boga w niebiosach! A jednak... A w każdym razie odbywa się to poza nią. Ona jest wtedy duchem nieobecna, niejako machinalnie. Tak, ale bądź to bądź, jaka myśl okropna. Jestem osamotniona. Tak, jestem osamotniona, jestem osamotniona. Samotna jestem. Nikt nie zna tajni mego łona. Nikt nie zna mego łona. Nikt nie zna. O! Tobie, mój kajeciku, powierniku, powierzam moje marzenia, no i czyste moje rojenia i wszystkie moje myśli. Niech nikt się nie domyśli, co płonie w mym łonie. Wy myślicie, że jestem dumna, wspaniała i rozumna, a ja tylko giętka być chcę. Chcę giętka być jak Kalina i giętka jak leszczyna i giętka jak samcina. Gnąć się jak po Szangaju, uginając się jak powiew maju, giętkości chcę! Nie chcę królewskości, ja tylko pożądam giętkości! Jaki dziwny jest ten świat. Nikt nie odpowie na nim wprost, ale zawsze symbolicznie. Zewsząd otaczają mnie symbole i legendy, jakby wszystko zmówiło się przeciwko mnie. Czystość, giętkość, dziewiczość. Kto wie, czy i to nie zostało wymyślone. Specjalnie dla mnie, dla nas, młodych panienek. Mam przekonanie,
że wszystko opiera się na zmowie. Za parapadem istnieją jakieś ściśle określone gesty, jakieś ruchy. Na ogół wszyscy są ubrani i zachowują się uprzejmie, ale gdy tylko zostaną sam na sam, mężczyźni rzucają kamieniami w kobiety. A to uśmiechają się, ponieważ boli. Instynkt. Instynkt, instynkt, tak. Ale czego chce ten instynkt? Czego ja właściwie chcę? Sama nie wiem. Umrzeć. Albo zjeść coś cierpkiego. Diabli nadali. Diabli nadali. Nie zbliżaj się do mnie. Ignacy, co ci się stało? Dlaczego mam się do ciebie nie zbliżać? Dlaczego? Dlaczego? Wszystko dlaczego? Czy ja nie mogę mieć życzeń? Czy ja jestem pod kup... Czy nie jestem panem swojego domu? Czy ze wszystkiego muszę się tłumaczyć? A dlaczego mi się przyglądasz? Dlaczego patrzysz na mnie? A co? A ja? Ignacy, co tobie? Mamo, ojcze! Chciałem przedstawić wam moją narzeczoną. Co? To chyba jakieś żarty? Żadne żarty! Nie kawał, więc cóż to w takim razie? To są moje zaręczyny. Przede wszystkim proszę z taktem. Może zechcesz mi pani obejrzeć tamte drzewo? Patrzę! W jakiej ją stawiasz sytuacji? W jakiej siebie stawiasz sytuacji? W jakiej nas stawiasz sytuacji? Na co odezwisz, no zrób coś! Czyżby obrzydła ci, żeby tak rzecz ubrać w słowa? Współczesna łatwość stosunków erotomiłosnych? To niemożliwe, mnie by coś takiego nigdy nie obrzydło! Piszcie na to! Ja się chcę żenić! Będę zmuszony go przekląć. Ignacy, no tego nie zrobię! Przeklę go, jak mnie tu widzisz, przeklnę! Ignacy, to będzie skandal! Skandal będzie! A to z dobrego serca? Z dobrego serca? Ranić serce ojcu z taką... cimcirynci? O, to z litości! On był zawsze niezmiernie tkliwy! Ignacy, bo skandal będzie! Pawle, po namyśle uznajemy cokolwiek porywczą szlachetność twojego postępowania. To nie jest żadna szlachetność. Szlachetność, szlachetność, Pawełku, nie przerywaj, już my wiemy lepiej. Poznanie szlachetności twoich intencji pozwalamy przedstawić nam twoją narzeczoną, której cicha nie to porusza w nas wszystkie nasze wyższe instynkty i całą naszą wspaniałą myślność. A zatem oto Alicja. Alicja. Ignacy? A może gruszeczkę? Gruszeczka wzmacnia to zdrowo, zdrowo. Zdrowo. Tak. Może troszeczkę śmietanki? No śmietanka wzmacnia to zdrowo. Mleczka? Mleczka z cukrem? Cóż to nie mamy apetytu? O, to nie ładnie. Pawle, co ona taka dziwna? Jakby cicho i śmiało, może by się od czasu do czasu odezwało. To nic trudnego, czasem coś powiedzieć, dziecinko. Ignacy, no odezwij się, no zrób coś. No cóż tam, tak jakbyśmy trochę tego obawiali się. No, kiedy nie ma czego? No, nie ma czego. Przecież mówię, że nie ma czego! Przecież ja jestem ojciec. Ojciec, babcia, tata. Tfu, nie tata, ale ojciec. W każdym razie nie jestem przecież ojcem. Jestem zwykły sobie człowiek, zwykły. Nie jestem furcherot, nikogo nie możemy. Nie jestem zwierzę! Mówię, że nie jestem zwierzę! Tak, rzucam się! Ja jestem rzucający się ojciec!
Bardzo. Spróbuj jeszcze raz. Tylko. A jak to mój syn poznał panienkę? Zaczepił mnie w parku. Zaczepił? A tuż tym złego! Moja krew zaczepił ją. Wielkie rzeczy i co? Mówiłaś się z nim doskonale! A może chcesz po mnie wybrać się z panią tu na kajak na cały dzień? Albo wyjechać na weekend i nie wracać na noc? Nie wracaj w takim razie, nie wracaj śmiało. Pawle, jeśli chcesz mieć nieślubne dziecko, nie krępuj się. Kurt z dziewictwa dawno ustał. Winszuję, winszuję. Cudownie ją ośmieliłeś, doskonale ośmieliłeś. Gnacy, wszystko zepsułeś. Pawle, syn, jesteśmy dla was całym matczynym sercem. Wybacz, Alicjo. Ojciec dzisiaj trochę niezdrów. Mam winę. Idźcie, dzieci, pobawić się do ogrodu. Bawcie się, cieszcie się, radujcie się. Ignacy, musimy porozmawiać. Czy pozwoli pani, aby ta rączka była moją? Jak to? Proszę o rękę, pani Alicjo. Nie chcę tam chyba mówić o sobie rączkę. Więc nie chcesz być moją narzeczoną? Owszem! Lecz pod warunkiem, że dasz mi słowo, że nigdy nie będziesz nagabywał mnie o żaden z moich członków. To nie ma sensu. Ach, cudowne, upajające. Ona sama nawet nie wie, jaka jest urocza. Pani myślała, że ja pragnę wziąć jej rączkę tak, jak się bierze kawałek tortu. Wpadam na kolana. Alicjo, kochasz mnie? Tak, Pawle, ale czytałam, że w odległych krajach, gdzie rosną baobaby i ludzie całują się przez potarcie nosów, czytałam, że tamtejsze dziewice nie mają spódnicy ani bluzki, całe są na wierzchu. To ochyda. Lidzisz z niewyczenią roku, Alicjo. Kolorek skóry przesądza sprawie bez tego, gdyż jest żółtym, czarnym albo czerwonym. Ze spódnicą czy bez nie można pretendować do tytułu dziewicy. A wczoraj słyszałam, jak mama mówiła sąsiadce, że bezrobotni mnożą się okropnie, że chodzą półnago, zjadają jakieś wstrętne ochłapy i że liczba kradzieży, bujek i rozbojów rośnie jak na drożdżach. Powiedz mi, Pawle, po co im te ochłapy i dlaczego półnago? Ja nie wiem, co mam o tym myśleć. Zapomnij o tym, Alicjo. Są wprawdzie takie rzeczy, lecz rozmyślając nad nimi, jak nic można stracić dziewictwo. Co wtedy będzie? Bądźmy nieświadomi, żyjmy nieświadomością. Jestem taka nieświadoma, mam opaskę na oczach. Aż strach czasem bierze. Alicjo, zmieniłaś się. Już nie szczekoczysz jak dawniej i nie machasz rączką. Nie, nie, kocham cię zawsze tak samo. O, widzisz, wcześniej nie powiedziałabyś, że mnie kochasz. Nie spodziewałem się tego po tobie, Alicjo, że tak łatwo przejdzie ci to przez gardło, że twój język i wargi uformują ten wyraz wstydliwy. Tak w ogóle jesteś jakaś niespokojna, jakaś podniecona. Może ty masz anginę? Nie, tylko... Co tylko? A nie będziesz wyśmiewał się ze mnie? Wiesz, Alicjo, że ja nigdy się nie śmieję. Uśmiecham się tylko i to ja z tym uśmiechem. Wytłumacz mi zatem, co znaczy miłość i co ja znaczę. Od dawna czekałem na tę chwilę. Co to jest dziewica? Kiedy pierwsi rodzice w raju skosztowali za potrzebnym szatańskim owocu z drzewa wiadomości, wszystko zmieniło się na gorsze. Ludzie zaczęli błagać Boga o łaskę. Wtedy to Bóg stworzył dziewicę. Umieścił w niej czystość i niewinność. Zamknął ją szczelnie i puścił między ludzi. Mężatki! Mężatki to nic, to blada. Puste, zwietrzałe butelki. A powiedz mi, Pawle, dlaczego mężczyźni rzucają w dziewicę kamieniami? Co takiego? No, nieraz zdarzyło mi się, że tęczów mężczyzna spotkany na pustej ulicy rzuca we mnie kamieniem. Ale co, to nic. To pewnie źli ludzie na zabawę albo na sprawy w celu. Zapomnij o tym. A dlaczego dziewice muszą się przy tym uśmiechać? Uśmiechać? Nie sposób się nie uśmiechnąć, chociaż boli. Oryginalne. Kamieniem w dziewicę. O, świat dziewiczy pełen jest tych czarodziejskich dziwactw. Ludzie uśmiechają się do siebie na ulicy, ktoś gładzi czyjś łokieć. Uśmiech przez łzy lub pocałunek przez potarcie nosów nie jest mniej dziwaczny niż rzut kamieniem. Możliwe, że istnieje cały kodeks znaków umówionych i sposobów,
ja jak zwykle nic nie wiem. Dziewiczo, z czym się odznacza, że każda rzecz nabiera dla niej innego znaczenia niż ma w rzeczywistości? Rzut kamieniem nie jest dla dziewiczego mężczyzny w tym stopniu kamieniem obrazy, co najlżejsze choćby muśnięcie ręką policzka. Zwykły człowiek, normalna kobieta, uciekałaby z wrzaskiem. Ona zaś uśmiecha się. Woli jakimś niezbadanym głębią. Pawle, ja miewam takie dzikie fantazje. Tym lepiej, najdroższa. Tego się właśnie po tobie spodziewałem. Ale moje fantazje są dziwne, Pawle. Takie, że wstydzam się powiedzieć. Nie możesz mieć innych, Alico, będąc nieświadomo? Ale widzisz, to właściwie jakoś inaczej. Bo mnie tak jakoś wewnętrznie rozciąga. Alicjo! Ale powiedz mi, Pawle, czy ty także jej dni? Czy kradłeś kiedy? Za kogo mnie masz, Alicjo? Czy mogłabyś choć przez chwilę upodobać sobie mężczyznę zbrodzianego podobnym występkiem? Nie wiem, Pawle. Ale powiedz mi, tylko szczerze, bardzo cię proszę. Powiedz mi, czy kiedykolwiek oszukałeś kogo, albo gryzłeś, albo chodziłeś pół nago, a może lizałeś, albo jadłeś jakieś obrzydliwstwa? Co ty mówisz, Alicjo? Za kogo mnie masz? Ja miałbym lizać albo oszukiwać, a mój honor? Oszalałaś. Mężczyzna powinien być zuchwały. Widzą, Pawle, że z ciebie mamin synek. Zero, babkinowaty lałuś. Co ty mówisz? Sfinksem jestem, tajemnicą. To nieprawda, że jestem mamin synkiem. Ja jestem Jezus i Lugana Dusza. Tak, Pawle, to podał się grąb. Ale nie teraz, tylko kiedy twoja matka będzie patrzyła. Albo pocałuj mnie. Tutaj? Teraz? Tutaj, teraz. Ależ pan nie ma o tym pojęcia. Każdy tak robi, jak umie. Szkoda, że pan... Państwo! Paweł! Paweł! Ignacy, tylko... Przepraszam! Ja jestem matka! Ja jestem państwa! Znasz tutaj swoją córeczką! Co to znaczy? Co to znaczy? A co to ma znaczyć? No my nic. Nic złego. Wyście ją... deprawowali! Proszę! Ala, nie płacz teraz! Ala, nie płacz! Nie płacz, tylko nie płacz, dziecko! Ala, nie płacz! Nie państwo! Państwo za co płacicie! Policja! No co, pani sprawy? Ładnie pani córkę wychowała. Nie prosić w łapku! Co? Pan sobie pozwala robić na uwagi w naszym domu? Ładny dom! Ładna mi rodzinka? Pawle! Pożegnaj, panie! Ignacy do domu! Noki to sobie złamić. Koniec? No koniec. Koniec i bomba. A kto widział? Ten trąba.
Proszę Państwa, zapraszamy na 15 minut przerwy i po 15 minutach monodram Kamila Baranowskiego, Lep.